Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Pod ostatnim filmem pojawiło się pytanie odnośnie motywów w nakładce Sony. Tak więc postanowiłem zrobić dla was osobny właśnie film na ten temat. Jak możecie zobaczyć, właśnie teraz mam zastosowany motyw. Został on pobrany z Google Play, ponieważ w samej nakładce mamy kilka preinstalowanych właśnie motywów standardowych od Sony. Ale możemy też doinstalowywać osobne sobie właśnie ze sklepu Play. I teraz jak to zrobić? Przechodzimy sobie po prostu do ustawień. I tutaj mamy na ustawienia personalizacji. Wchodzimy sobie w nie po prostu i mamy opcję motyw. Również tutaj wchodzimy. I właśnie mamy tutaj taki podział na właśnie motywy tak zwane preinstalowane i motywy pobrane. Jak możecie zobaczyć, ich preinstalowanych wcale nie jest tak mało. Jest ich całkiem sporo. Ale oczywiście możemy sobie właśnie pobrać inne, tak jak w moim przypadku ten motyw się nazywa Tree Flat. I żeby pobrać więcej, po prostu klikamy sobie ten plusik. Przenosi nas do aplikacji Sony Select. I tutaj mamy po prostu właśnie, bezpośrednio już nas przenosi do działu z motywami. Tutaj możemy, nie wiem, sobie jakiś wybrać. I mamy opcję albo wyświetlenia tego w Chrome, albo właśnie przejścia bezpośrednio do sklepu Play. I wtedy nam się po prostu to wczytuje i możemy sobie pobierać motywy. Szczerze powiedziawszy, nie są one jakoś specjalne, właśnie te od innych chyba deweloperów. Nie orientuję się, czy one są bezpośrednio od Sony, czy od innych deweloperów, ale nie są one zbyt ładne. Jedyny, jaki przypadł mi do gustu, to jest właśnie ten, co mam w tym momencie zastosowany, czyli Tree Flat. Ale mam nadzieję, że z czasem po prostu będzie ich przybywać, ponieważ uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, że producent właśnie coś takiego udostępnia. Dobra, a co zmieniają te motywy? W moim przypadku zmienił się pasek tutaj z przyciskami funkcyjnymi. Ogólnie cała kolorystyka systemu zmienia się na taką bardziej czerwono-białą, jak możecie zobaczyć. Przełączniki się pozmieniały, albo tutaj te wskaźniki na jakim ekranie aktualnie się znajdujemy, czyli to są takie szczegóły po prostu. Ale te preinstalowane nie zmieniają aż tak dużo, ponieważ możemy sobie jakiś inny zastosować, dajmy na to ten R sobie zastosujmy. I on oczywiście zmieni też nam tapetę. Jak możecie zobaczyć, dużo się w tym momencie nie zmieniło, ponieważ wrócił do tych starych klawiszy, takie jakie mamy na standardzie po prostu od Sony. Tylko zmieniła się po prostu kolorystyka z tej czerwonej, jak miałem poprzednio, na właśnie taką niebieską i zmieniła się tapeta. Myślę, że to było chyba na tyle w tym odcinku. Myślę, że ogólnie te motywy to ciekawy pomysł na to, żeby właśnie jakoś urozmaicić tą nakładkę. Tylko po prostu szkoda, że tych dostępnych w Google Play nie ma niestety zbyt dużo. I taki ładny, szczerze powiedziawszy, jest tylko jeden ten, który miałem właśnie zastosowany przed chwilą. Ale mam nadzieję, że to będzie się po prostu rozwijać. W tym odcinku to było chyba na tyle. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was. Cześć.